Troszkę się też przedłużę to, co Tomek powiedział, bo dzisiaj już bardzo dużo zostało powiedziane. Ja w ogóle sobie zdaję sprawę z tego, że każdy z nas ma w sobie Ducha Świętego. I Duch Święty to jest duch ognia. Tak by tutaj nie ma dwóch zdań. I my też wiemy wszyscy, że ten ogień, on jest po prostu. Tylko, że ten ogień, o niego trzeba dbać. Wiele ludzi, ja w ogóle nie lubię konferencji, też chcę, żebyście też tak wiedzieli. Ja nie lubię konferencji z tego względu. Bardzo mi się podoba, jak już wcześniej Agatce mówiłem, że możemy razem uwielbiać i że te nasze namaszczenia, one się tutaj mieszają w różny sposób. Natomiast, żeby uwalniać namaszczenie, trzeba być człowiekiem doświadczenia. Tak jak Tomek w sumie powiedział. I to jest ta najtrudniejsza droga, można powiedzieć, w tym wszystkim. To, że trzeba ją przejść. To, że każdy indywidualnie musi przejść drogę z Bogiem. I tutaj nie ma tak jakby dwóch stron. Tutaj nie ma, wiecie, Duchu Święty, ja się modlę o to, żeby teraz z ludzi zeszła zasłona też religii. Ja się modlę o to, żeby każdy człowiek widział, już bardzo dobrze widział, jaka jest różnica pomiędzy tym, czy ja robię coś na wzór i podobieństwo, które zobaczył w tym świecie. Czy ja robię coś, co zobaczyłem w środku. Ja w imieniu Jezusa związuję lęk nad każdym też człowiekiem. Przed tym, co go czeka. Uważam, że te rzeczy, które zostały tutaj powiedziane, to spowodowało duży lęk przed tym, co ich czeka, co, każdego człowieka, co czeka. Natomiast nie tędy droga. Nie tędy droga. Źródło, które bije w tobie, źródło Ducha Świętego, to jest źródło, z którego kiedy człowiek pije, on już nigdy więcej pragnąć nie będzie. Slogan, okej, nie będę mówił sloganami. Powiem wam troszkę, dzisiaj miałem zaszczyt, jak już wspomniałem, mieć mikrofon i śpiewać tutaj w trakcie uwielbienia. Natomiast przypomniało mi się, zanim dostałem to zaproszenie na scenę, sytuacja, w której byłem kiedyś na weselu. I wiecie, już być może opowiadałem wam kiedyś takie świadectwo, ale byłem kiedyś na weselu i ja nie umiałem rytmu wybić na weselu. Ale wracając jeszcze szybciej, wcześniej, kiedy ja dorastałem, kiedy mój głos się zmieniał, tata mi przy każdym jedzeniu, przy każdym obiedzie śmiał się ze mnie. Przy każdej sytuacji, w której byłem, że tak powiem, spotkaliśmy się tu mnie w rodzinie, ja w tym momencie byłem, przypominam się, jak mój tata wypluwał ziemniaki, śmiejąc się ze mnie. Jaki mam głos. We mnie zawsze uwielbienie buchało. I ja bardzo lubiłam tańczyć, jak powiedziałaś przed chwilą. Może teraz nie będę, ale kiedyś wyszedłem, po prostu impreza rodzinna była też, muzyka grała i ja zacząłem tańczyć dziki taniec. I cała rodzina siedziała dookoła i wszyscy się ze mnie śmiali. Tata mnie zaprosił, wcięty na kolano. Patrzcie, jaki pajac. O co chodzi z tym ogniem? Chodzi mi o to, że to, co ty masz w sobie, to najpewniej jest bardzo opresjonowane. Ja, jak też myślałem o tej konferencji, widziałem obraz, w którym najgorszym problemem uważam ludzi, którzy zdeklarowali się w stronę przebudzenia. Ci, którzy idą w tym ruchu, bo to nie jest, wiecie, deklaracja, że tak powiem, serca. To jest nawet nurt cały, w którym my idziemy i który nas prowadzi w pewne miejsce w ogóle. Jest to, że im głębiej wchodzimy, im bardziej dotykamy naszych deficytów, naszych, że tak powiem, kompleksów, tam, gdzie jest ten ogień,
tym bardziej nas boli. Tym bardziej próbujemy panicznie ukrywać to, co mamy w sobie. Poprzez jakiekolwiek działania. Jakiekolwiek. Często ludzie, którzy mają prawdziwy ogień w jakimś temacie, na przykład w głoszeniu, w słowie, w mowie, w tańcu, gdziekolwiek, robią coś, co już widzieli w tym świecie. Rozumiecie? Taniec jaki jest, taki jak się nauczyłem, jak zobaczyłem w telewizji. Nie jest to dziki taniec. Śpiew jaki jest, jak w Hillsongu. Nie jest to mój śpiew. Rozumiecie? Widzieliśmy coś. A to, do czego nas Duch Święty prowadzi, to jest do uwolnienia z siebie. W miejsce, które jest miejscem autorytetu. Które jest miejsce, że ty wiesz, że ty niczego nie stracisz, bo wszystko, co jest w tobie, to masz. To jest miejsce, w które ty wchodzisz i ty gdziekolwiek się znajdziesz, ty wiesz, że ten gnat masz. Ty wiesz, że ten autorytet, namaszczenie, które jest z tobą, ono zmienia atmosferę, tak jak było mówione wcześniej. I to nie jest problem, żeby wejść w to miejsce. Natomiast to, co chcę dzisiaj poruszyć, to żeby tego nie zamazywać. Żeby nie zamazywać tego, co jest w twoim sercu, działaniem. Takim, jakim gdzieś już widziałem. Bo ten głosi tak. Angela była szacunek dla kobiety, ale to jest Angela. Był Tomek. Jeżeli my chcemy pójść i przebudzać rzeczy, środowisko, miejsce, w którym my jesteśmy, my musimy być sobą. Ludzie spinają się, na przykład mają lęk na przykład przed tym, jak zagadać do sąsiada. Wcześniej mogłem z nim rozmawiać, ale narodziłem się na nowo, jak zagadać do sąsiada. Ludzie mają lęk z takimi sytuacjami, na przykład, okej, jest uwielbienie, ja się nie umiem ruszać. Rozumiecie, o co chodzi? Są proste sytuacje. Proste sytuacje z naszego dnia codziennego. Z naszej codzienności. Przychodzę do żony i wstyd mnie zwija w sreberko. Bo na przykład chciałbym powiedzieć, co potrzebuję, jaka jest moja potrzeba, wyrazić swoje wnętrze, proste rzeczy. Ale wstyd mnie skręca i nie mogę tego zrobić. My potrzebujemy krokami działać zgodnie z sobą. Krokami działać zgodnie z sobą. Dlaczego ja mówię o tym? Jest konferencja, jest ogień uwalniany. Tylko ten ogień, on musi na czymś osiąść. Rozumiecie? Bo można nałożyć ręce, ktoś się przewróci, ktoś kogoś będzie telepać. Okej, ale minie za chwilę ten czas. No i co? Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę z tego, jak moje życie podnosi Kościół. Z perspektywy takiej, że to są wzajemnie zasilające się stawy. Ale ja sobie zdaję sprawę z modlitw, które zostały wykierowane w moim kierunku. Czy to przez nałożenie rąk, czy to przez stawiennicze. Ja wiem, że ja w tym płynę. Znaczy inaczej, mnie to niesie. Okej? Natomiast to też musi na czymś być ulokowane. I tu jest postawa serca. No, przychodzi miejsce, w którym ty masz wziąć wreszcie odpowiedzialność za swoje własne życie. I co ty z tym zrobisz? Za swoje własne życie. Tomek fajnie powiedział, one zaraz przeminie. Jesteś kimś, czy nie jesteś? Jakby, jesteś kimś, czy nie jesteś kimś? Amen. Ale kim, nie? Wyjątkowy, jasne. Chwała mnie otacza Chrystusowa. Alleluja. Aniołowie są wokół mnie. Alleluja. Tak? Przeleciał. Ale przychodzi proza, nie? Wiemy o tym, że przychodzi proza. Przychodzi hałas w domu. Dzieci krzyczą. Żona się denerwuje. Autorytetu nie ma. Wiecie. Zarządzić sytuacją. Uważam też, że bardzo ważną rzeczą jest to,
żeby stanąć w swoim miejscu. Bo to jest miejsce w ogóle zarządu i wpływu. Zarząd robi wpływ. Zarząd robi wpływ. Ja się modlę też o mężczyzn w ogóle tutaj. O mężczyzn z tego względu, że to o nich się zaczyna poniekąd ten zarząd. Ja chcę, żeby każdy mężczyzna, który jest tutaj, on wziął wreszcie odpowiedzialność za swoje życie. Ja się modlę, żeby każdy mężczyzna, który jest tutaj, wziął odpowiedzialność za swoje życie i zarządził życiem swoim. Ja modlę się o to, żeby każda osoba, która jest tutaj, została ulokowana w swojej świadomości, w miejscu swojego autorytetu. Nie dalej i nie mniej. Ja w imieniu Jezusa zrywam wszelkie połączenia myślowe, wszelkie kłamliwe połączenia myślowe, które są związane z tym, że ja muszę kurczowo trzymać jakieś miejsce, za które nie jestem odpowiedzialny. Że ja muszę dać radę tym rzeczom i się męczyć dalej, za które nie jestem odpowiedzialny. To nie jest twoje miejsce, jej. Jak się męczysz tyle czasu. Święty Duchu. Tobie dziękuję, że każdy z nas tak jak dzisiaj jest, tak jak jest ubrany, no, patrzy na siebie i patrzy na siebie z perspektywy tego, jak go stworzyłeś. Ja dyskredytuję w oczach ludzi i w umysłach ludzi wszelką formę fantazji, wszelką formę nadduchowości. Ja się modlę o to, żeby każda jedna osoba była świadoma, że to, co duchowe, się manifestuje. Że tak jak masz w niebie, tak masz na ziemi. Tak jak masz w sobie, tak masz na zewnątrz. Nie ma dwóch różnych rzeczy. Ja się modlę o to, żeby taka świadomość i pokuta przyszła w to miejsce. Świadomość i taka łatwa pokuta, w którym człowiek przychodzi i mówi, kurczę, no. Moje dzieci zachowują się, jak zachowują. Moja żona ma problem z tym czy z tamtym, a ja z tym i z tym. Nie zarządziłem. Dlaczego nie zarządziłem? Bo się odsunąłem od tematu. Dlaczego? Bo w domu byłem dojeżdżany. Wiecie, ja miałem zupełnie coś innego do powiedzenia. Ale cieszę się. Cieszę się, że to jest wszystko takie proste. Że to nasze życie w przebudzeniu staje się proste. Ono jest po prostu proste. 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 Nie jesteś osądzony. Nie jesteś osądzony. Osądzony został Chrystus. Wszystkie nasze defekty, które masz, zdaj sobie sprawę, że to jak tańczysz, to jak te rzeczy, które robisz, te oskarżenia ludzi, które są, to są ich wyobrażenia na twój temat. I dlatego, że oni mają wyobrażenia w mentalności świata, takie jak ten świat prezentuje. I ty do tej pory miałeś takie wyobrażenia, jak ten świat prezentuje. I być może tańczyłeś w ten sposób, jak ten świat prezentuje. Dlatego się zgadzali z tobą. Ale kiedy zacząłeś prezentować coś swojego, to nie jest kwestia odrzucenia. To jest problem w systemie, że im się nie spina w głowie to, co się dzieje. To jest prosta rzecz.
poczucie winy z własną osobą to jest iluzja. W niebie jest baranek zabity. Na ziemi nie ma czegoś takiego jak poczucie winy. Świat w nim chodzi, bo to czai. Ale dla ciebie jest inna rzeczywistość. To wszystko. To wszystko.